Cześć, ja jestem Kacper Szurek, a to pierwszy odcinek z nowej serii, w której będę rozwiązywał zadania z serwisu Hack the Box. Jest to witryna, która pozwala na zwiększanie swoich zdolności atakowania stron i usług internetowych. Po rejestracji i podłączeniu się do VPN-a, udostępnionego przez twórców, otrzymujemy dostęp do wirtualnego laboratorium. Znajduje się tam kilkadziesiąt podatnych maszyn, każda z nich na dysku posiada dwa pliki. Jeden z nich może odczytać zwykły użytkownik, drugi natomiast tylko i wyłącznie administrator, czyli root. Naszym zadaniem jest odnalezienie podatności i wykorzystanie ich w taki sposób, aby odczytać zawartości wyżej wymienionych plików. Ich treść możemy następnie wysłać przy pomocy odpowiedniego formularza, który sprawdzi ich poprawność. W ten sposób pniemy się w rankingu i zdobywamy nowe umiejętności. Obowiązuje jedna zasada – nie podpowiadaj. Jest od niej jednak jeden wyjątek. Raz na jakiś czas niektóre z maszyn przechodzą w tryb retired. Nie są już one brane pod uwagę do rankingu, a dodatkowo można publikować ich rozwiązania. To bardzo edukacyjne podejście. Jeżeli samemu próbowałeś rozwiązać jakąś łamigłówkę, ale jednak poległeś, za jakiś czas, kiedy maszyna otrzyma odpowiedni status, będziesz mógł przeczytać lub zobaczyć, jak z takim problemem poradzili sobie inni. I właśnie o takich maszynach będą te odcinki. Bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Na samym początku warto się zabezpieczyć. Teoretycznie regulamin zabrania atakowania adresów IP należących do innych użytkowników, ale lepiej dmuchać na zimne. Ja korzystam z UVW, czyli Uncomplicated Firewall. Wystarczy go zainstalować, a następnie włączyć jedną komendą. Ustawiam też domyślną regułę, czyli zablokuj wszystkie połączenia przechodzące. Ja dodam jeden wyjątek. Odblokuj ruch na porcie 80, czyli cały ruch HTTP. Po co? W przyszłości może istnieć potrzeba, aby ściągnąć jakiś plik z mojego komputera na podatną maszynę. Ten wyjątek na to pozwoli. Pora na atak. Tutaj używam standardowego Nmapa, czyli narzędzia, które skanuje porty i sprawdza, które z nich są otwarte. Tłumacząc to na coś bardziej zrozumiałego, sprawdzamy, jakie usługi są uruchomione na danym serwerze. Czy może jest to serwer pocztowy, a może serwer FTP? Ja korzystam z dwóch przełączników. SV, który oprócz odnajdywania usług próbuje także odgadnąć ich wersję, oraz SC, który oprócz skanowania uruchamia także dodatkowe skrypty. Jeżeli nie znasz jakiejś komendy, polecam serwis explainshell.com. Wpisujesz tam komendę, a serwis stara się w prosty sposób wytłumaczyć używane przełączniki. Jest to bardzo prosty i szybki scan mapem. Nie zadziała on w każdym przypadku, zwłaszcza dla trudniejszych maszyn. Na sam początek będzie jednak jak znalazł. Teraz wiemy już, że na serwerze uruchomione są trzy usługi. SSH, HTTP oraz HTTPS. SSH zostawiamy sobie na później. Zazwyczaj, aby połączyć się z tą usługą, potrzeba posiadać prawidłowy login i hasło, a my takich informacji po prostu nie posiadamy. Wpisuję więc adres IP w przeglądarce, aby sprawdzić, jaki serwis internetowy jest wystawiony w świat. Widzimy wyjątek bezpieczeństwa. Przeglądarka informuje nas, że nie zgadza się adres serwera z tym zapisanym w certyfikacie. Jest to zupełnie normalne, możemy więc tymczasowo zignorować ten błąd. Naszym oczom ukazuje się coś na wzór Google'a z napisem Mango. Warto zauważyć nawiązanie do serialu Mr. Robot w prawym górnym rogu ekranu. Jednak nie ma tu nic ciekawego. Jest to tak zwany rabbit hole, czyli ślepy zaułek. Twórcy maszyn bardzo często dodają takie elementy do swoich maszyn, aby jeszcze bardziej je uwiarygodnić. Ma to bowiem symulować realny atak, gdzie nie zawsze od razu uda się odnaleźć właściwą ścieżkę do ataku. Czasami trzeba trochę poszukać. Idziemy więc dalej. W szczegółach certyfikatu widnieje informacja, że został on wystawiony dla domeny Staging Order Mango HTTP. Dokładnie ta sama informacja widnieje w skanach Zenmapa. Jeżeli serwis zwraca taki certyfikat, gdy próbujemy się z nim połączyć przy pomocy adresu IP, jest spora szansa, że obsługuje właśnie tą domenę. Aby zapoznać się z jej treścią, musimy ten adres dodać do pliku etc/hosts. Zapisuje się go tam w formacie adres IP serwera spacja nazwa domeny. Teraz już mogę korzystać z tej domeny normalnie w przeglądarce. Ponownie jednak otrzymuję ten sam ekran. Ze skanu wiem jednak, że serwer ma otwarty port HTTP, czyli nie działa tylko i wyłącznie zaszyfrowane połączenie, ale także to normalne, nieszyfrowane. Tym razem natrafiam na prostą stronę logowania ze zdjęciem tytułowego Mango. Próbuję więc swojego szczęścia prostą kombinacją admin-admin. Jeżeli serwis jest źle skonfigurowany, to może uda się uzyskać do niego dostęp w taki sposób. Niestety nie tym razem.
W normalnym ataku na serwis internetowy powinniśmy teraz rozważyć atak siłowy, czyli wypróbować wszystkie możliwe kombinacje loginów i haseł, aby sprawdzić, czy któreś z nich działa. Jest jednak jeden problem. Takie kombinacje tworzy się na podstawie wcześniej uzyskanych informacji na temat celu. W naszym wypadku nie posiadamy żadnych dodatkowych informacji o celu. Jedyne co widzieliśmy to strona a la Google oraz ta strona z logowaniem. Żadnych dziwnych nazw i wyrazów, które można by było wykorzystać do budowania słownika. Takie strzelanie w ciemno jest bezcelowe. Zapewne istnieje inna ścieżka do rozwiązania tego zadania. Kiedy widzimy pole na login i hasło, kolejną myślą, jaka może się nam nasunąć, jest wypróbowanie ataku SQL Injection. Czyli zakładamy, że programista nie weryfikuje odpowiednio loginu i hasła, kiedy przekazuje go do bazy danych w formie zapytania. Zakładamy bowiem, że dane logowania są gdzieś przechowywane w jakiejś formie, zazwyczaj właśnie w bazie danych. Aby przetestować, czy formularz nie jest podatny na atak SQL Injection, skorzystam z zewnętrznego narzędzia SQL Map. Normalnie korzysta się z niego z linii komend. Ja pokażę tutaj jednak alternatywną opcję, korzystającą z dodatku wbudowanego w pakiet Burp. Przechodzimy do zakładki Extender, a następnie Burp Store. Tam odnajdujemy odpowiednie rozszerzenie. To rozszerzenie wymaga dodatkowego pliku Jitona. Dlaczego? Standardowo rozszerzenia do Burpa tworzy się w Javie. Można też tworzyć je w Pythonie, jednak wymagana jest specjalna biblioteka, która tak stworzony kod obsłuży. Przechodzę więc do strony projektu, klikając w guzik Download i ściągam odpowiedni plik. Teraz muszę wskazać, gdzie znajduje się ten plik. Robię to w zakładce Options. Teraz mogę już ponownie przejść do zakładki Burp Store i zainstalować rozszerzenie. Pojawiła się nowa dodatkowa zakładka. Najpierw muszę włączyć całe narzędzie w zakładce API. Teraz z historii naszych żądań wybieram to z próbą logowania i przenoszę się do modułu Repeatera. Z tego miejsca po kliknięciu prawym przyciskiem myszy mogę już wybrać opcję SQL Scan. Narzędzie automatycznie uzupełni za mnie wszystkie pola, normalnie musiałbym to robić ręcznie w linii komend. Mogę już przeprowadzić standardowy atak. Jego wyniki widoczne są w zakładce Logs. Niestety to kolejny ślepy zaułek. Narzędzie nie znalazło żadnych podatności dla dwóch parametrów loginu i hasła. Pora na dalsze poszukiwania. Na początku wspomniałem, że hasła powinny być przechowywane w jakiejś bazie danych. W tym kontekście zazwyczaj myślimy o bazach relacyjnych, gdzie z góry określony jest ich schemat, czyli to, jak mają wyglądać i jakie pola będą zawierały. Ale istnieje jeszcze inny typ baz danych, bazy nierelacyjne, tak zwane bazy NoSQL. W tym kontekście rekord, czyli wpis w bazie, to po prostu dokument w formacie JSON. Taki też format wykorzystuje się do wykonywania zapytań do tych baz. Tworzy się więc rekord JSON, gdzie jako klucz wykorzystujemy pole, które chcemy odnaleźć, a jako wartość odpowiadającą mu wartość. Czyli w naszym wypadku rekord będzie wyglądał mniej więcej tak. To zapytanie jest wysyłane do silnika bazy danych, a następnie zwracane są pasujące rekordy. Ale tutaj może ci się nasunąć jedno pytanie. Czy można szukać tylko rekordów, które posiadają wpisy identyczne z tymi podanymi przez użytkownika? Odpowiedź brzmi nie. Bazy NoSQL obsługują wyrażenia. Jednym z takich wyrażeń jest not equal. Wtedy baza zwróci nam wszystkie rekordy, które nie pasują do danej treści. Jak tworzy się takie wyrażenia? Jako dodatkowy rekord w JSON. Dla standardowej konfiguracji login, hasło mogłoby to wyglądać mniej więcej tak. I właśnie konstrukcja not equal jest używana do obejścia panelów logowania, które podatne są na atak NoSQL Injection. Kiedy wysyłamy dane do serwera przy pomocy formularza, widzimy ich nazwy, tak jak tutaj, username oraz password. Ale do tych nazw możemy dołączyć nawiasy kwadratowe. W niektórych językach po zamianie takiego pola na typ JSON uzyskujemy dokładnie taką strukturę, o której mówiłem wcześniej. Czyli aby sprawdzić, czy serwer jest podatny na NoSQL Injection, zamiast wysyłać wartość password, wysyłamy wartość password, a w nawiasach kwadratowych $NE. Teraz baza będzie szukać wszystkich rekordów, które zawierają pole username równe admin oraz pole password, które jest różne podanej przez nas wartości. Jak możecie zauważyć, po wysłaniu takiego żądania otrzymujemy inną stronę niż ta widoczna po wpisaniu błędnego hasła. Właśnie zalogowaliśmy się do panelu administratora, tylko że nic tu nie ma. Co więcej, dalej nie wiemy, jakie jest hasło administratora. Możemy jednak poznać. Jak? Not equal to nie jedyny operator, z którego możemy skorzystać. Inny to regexp, który pozwala na wykorzystanie wyrażeń regularnych. Teraz możemy poszukiwać wpisów w bazie, które pasują do podanego przez nas wyrażenia. Jak można przy tej pomocy poznać hasło? Wyrażenia regularne można zapisać w taki sposób, aby zwracały one wynik tylko wtedy, kiedy hasło zaczyna się od np. litery A.
wysyłamy takie żądanie i patrzymy, czy zalogowaliśmy się do panelu administratora. Jeżeli nie, oznacza to, że hasło admina nie zaczyna się od A. Wybieramy więc kolejną literę i tak dalej. Jeżeli się zalogujemy, wiemy, od jakiej litery zaczyna się hasło. Możemy więc całą procedurę zacząć od początku, tym razem sprawdzając, czy hasło zaczyna się od liter AA, AB, AC i tak dalej. W trzecim kroku będzie to AAA, AAB, AAC i tak dalej. Taki skrypt można stworzyć własnoręcznie, my jednak skorzystamy z gotowego narzędzia NoSQL Injection Username Password Enumeration. Jest bardzo proste w użyciu. Podajemy kilka parametrów. U, czyli adres, na jaki wysyłamy dane. UP, czyli nazwa pola używanego jako nazwa użytkownika. PP, nazwa pola używanego jako hasło. OP, inne pola wymagane do zalogowania. EP, która wartość nas interesuje, nie możemy bowiem od razu sprawdzać dwóch naraz. Oraz M, czyli metoda, post lub get. Na początku sprawdzimy, czy oprócz użytkownika admin znajduje się jeszcze jakiś inny w bazie danych. Otrzymaliśmy dwa wpisy, admin i mango. Teraz pora na hasła. Po kilku chwilach otrzymujemy hasła. Jedno dla użytkownika admin oraz jedno dla użytkownika mango. Mogę to zweryfikować, logując się przy ich pomocy do panelu administracyjnego. Mamy więc hasła i nic więcej. Panel admina nie zawiera bowiem żadnych innych informacji. Co teraz? W skanianym mapa oprócz usługi HTTP i HTTPS widniała także informacja o SSH. Na początku wspominałem, że ją pomijam, bo zazwyczaj wymaga ona prawidłowego loginu i hasła. Teoretycznie nadal nie posiadamy tych informacji, ale tutaj do gry wchodzi technika password reuse. Bardzo często w życiu codziennym zdarza się, że korzystamy z tych samych haseł w różnych miejscach. Warto więc sprawdzić, czy zdobyte przez nas hasła do panelu administracyjnego nie pozwolą nam zalogować się do SSH. Próbuję się zalogować raz jako admin oraz raz jako użytkownik Mango. Do podania hasła korzystam z narzędzia SSH Pass. Dzięki temu nie muszę wklejać hasła w niewidoczne pole, a jest ono widoczne wprost na konsoli. To sprawia, że wiem, że nie pomyliłem się przy jego przyklejaniu i na przykład nie zawiera żadnych dodatkowych spacji bądź białych znaków. Oczywiście nigdy, pod żadnym pozorem nie powinno się tak przekazywać haseł w środowisku produkcyjnym. No ale my jesteśmy pentesterami, którzy próbują zaatakować ten serwis. Mieliśmy szczęście. Hasło dla administratora nie zadziałało. Jednak to dla użytkownika Mango było prawidłowe. Właśnie zalogowaliśmy się do serwera. Za nami pierwsze małe zwycięstwo. Teraz powinniśmy odczytać zawartość pierwszego pliku user.txt. Niestety nie mamy do niego dostępu. Ten plik należy do użytkownika admin. I rzeczywiście, jeżeli sprawdzimy zawartość pliku etc/passwd, zobaczymy, że na serwerze, oprócz całej masy wbudowanych nieistotnych kont, znajdują się dwa konta użytkownika. Admin oraz Mango. Znowu więc królicza nora i nie wiadomo, gdzie iść dalej. Próbowaliśmy już bowiem wcześniej hasło administratora i nie zadziałało. Sprawdźmy więc, kto może się zalogować do serwera przy użyciu SSH. Ta informacja jest widoczna w pliku etc/ssh/ssh/dev/config. I tutaj niespodzianka. Do serwera przy użyciu SSH mogą się zalogować tylko dwaj użytkownicy, Mango oraz root. Nie może się zalogować użytkownik admin, bo nie ma go na liście. To nieco zmienia plan gry. Oznacza bowiem, że nadal nie wiemy, czy odkryte przez nas wcześniej hasło administratora jest prawidłowe dla konta admin w tym systemie. Powinniśmy to sprawdzić. Spróbujmy się więc zalogować jako inny użytkownik, korzystając z komendy suadmin. I tutaj pozytywna niespodzianka. Nie mogliśmy się zalogować na serwer bezpośrednio po SSH, bo admin po prostu nie miał takich możliwości. Ale gdy już byliśmy zalogowani na serwerze, hasło zadziałało. Teraz możemy już odczytać plik user.txt i wkleić go w konsoli Hack the Box. Pora na drugą część zadania, czyli podniesienie swoich uprawnień do konta roota. W systemie plików istnieje plik root.txt, nie mamy do niego jednak teraz dostępu. Istnieje kilkanaście znanych metod podnoszenia uprawnień w systemie Linux. Każda z nich wymaga wykonania szeregu komend. Po co się męczyć? Dla celów edukacyjnych możemy skorzystać z gotowca. Ja pokażę to na przykładzie pliku linenum. Normalnie ściągnąłbym ten plik z GitHuba i uruchomił bezpośrednio na podatnej maszynie. Dla celów dydaktycznych jednak, załóżmy, że ten komputer nie ma dostępu do internetu. Musimy więc w jakiś inny sposób przenieść plik z naszego komputera na atakowaną maszynę. Sposobów jest kilka. Postawienie serwera Apache lub też wykorzystanie jednej linijki kodu w Pythonie, która w locie tworzy tymczasowy serwer HTTP. Ja jednak pokażę nowość, coś nieco bardziej skomplikowanego. Pwndrop to taki mały serwer dostępny w formie skompilowanego pliku bez żadnych dodatkowych zależności. Pobieramy archiwum z repozytorium i je wypakowujemy. Uruchamiamy plik pwndrop i w przeglądarce przechodzimy pod adres localhost/pwndrop.
Teraz tworzymy konto administratora i możemy się już zalogować. Naszym oczom okazuje się prosty interfejs do wysyłania nowych plików metodą drag and drop. Przenoszę więc mój wcześniej pobrany linenum.sh. Aplikacja wygenerowała unikalny adres, pod jakim plik ten będzie dostępny. Oczywiście mogę ten adres zmieniać według własnych potrzeb. Teraz muszę poznać adres IP, pod jakim mój komputer jest widoczny w sieci HTTPbox. Ten adres będzie mi potem potrzebny, bo przecież z poziomu atakowanego komputera będę się łączył z moją maszyną. Następnie przechodzę do katalogu tymczasowego na atakowanym serwerze i pobieram plik korzystając z Wgeta. Nadaję mu uprawnienia do wykonywania i czekam, aż zakończy swoje działanie. Po chwili moim oczom ukazuje się interesujący widok. Prawdopodobnie interesujący plik z flagą suite. Dla plików oznacza to, że proces będzie miał prawo użytkownika, który jest właścicielem pliku wykonywalnego, a nie użytkownika, który ten plik uruchamia. Innymi słowy, normalnie gdy uruchamiam jakiś plik, to korzysta on z uprawnień mojego użytkownika. Czyli jeżeli jestem zwykłym użytkownikiem, uruchomiony program działa z uprawnieniami zwykłego użytkownika. Ale jeżeli jestem administratorem, program działa z uprawnieniami administratora. Suite zmienia to zachowanie. Jeżeli plik aplikacji został stworzony przez administratora, to nawet jeżeli taki plik jest uruchamiany przez zwykłego użytkownika, aplikacja uruchomi się z uprawnieniami administratora. A jeżeli coś wykonuje się z uprawnieniami administratora, to ma pełną kontrolę nad danym systemem, czyli też można przy pomocy takiego konta odczytać plik root.txt. W naszym wypadku aplikacja JJS będzie wykonywana z uprawnieniami użytkownika root z powodu B2Suite. Jest to więc jedna z najprostszych metod podnoszenia uprawnień w systemie Linux. Znajdujemy aplikację, która działa z wyższymi uprawnieniami niż nasze konto użytkownika i próbujemy nadużyć jej możliwości w celach ataku. Tutaj bardzo dobrze sprawdza się witryna GTFO Beans. Zawiera ona zbiór aplikacji, które mogą być wykorzystane do niecnych celów. Wpisujemy więc naszą nazwę JJS. Jak można się było spodziewać, istnieje kilka opcji. Nas interesuje ta nazwana file read, czyli odczytanie dowolnego pliku. Pobieram więc kawałek kodu ze strony i go modyfikuję. Wartość file to read zmieniam na root/root.txt. Całość kopiuję do linii command i po chwili otrzymuję wartość pliku root. Właśnie udało mi się odczytać zawartość pliku, do którego mój użytkownik teoretycznie nie posiada uprawnień. I na tym można by było skończyć ten opis. Uzyskałem dostęp do pliku, podaję jego zawartość na HTTPbox i tyle. Ale w normalnym życiu warto byłoby móc wykonać dowolny kod z uprawnieniami roota, a nie tylko móc odczytać dowolny plik. Co możemy zrobić? JJS korzysta ze składni Java. Parę linijek niżej na stronie GTFO Beans widnieje przykład, jak można wykonać dowolną komendę linuxową z poziomu kodu Java. Wykorzystam ten fragment do stworzenia własnego pliku z bitem suite. Plan jest prosty. Chcę skopiować plik bin-bash do pliku temp-fake-bash. Ponieważ ta komenda wykonuje się z uprawnieniami roota, właścicielem nowo stworzonego pliku również będzie root. Teraz przy pomocy chmod ustawiam suite bit dla fakebash, sprawiając, że każdy, kto uruchomi fakebasha, zrobi to z uprawnieniami roota. Teraz można już uruchomić fakebash i cieszyć się uprawnieniami roota z możliwością wykonania dowolnej komendy. Warto jednak dodać, że potrzeba użyć przełącznika -p, aby całość zadziałała. Tłumaczy to odpowiedni wpis na GTFO Beans pod zakładką Suite dla binarki Bash. I to tyle na dziś. Spodobało się? Chcesz zobaczyć więcej odcinków z tej serii? Daj łapkę w górę oraz komentarz. Chcesz porozmawiać na tematy powiązane z bezpieczeństwem? Dołącz do grupy Od Zera do Pentestera na Facebooku oraz do naszego czatu na Discordzie. Od zera do pentestera.pl/discord. Do usłyszenia. Cześć!